Witam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam potworów kilku znam, od lat dla nich ja morduję, dla nich gram. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie, czyli przed siebie, bo mogę. Nieważne, to była improwizacja, więc trochę nie wyszła, ale mogła nie wyjść, bo nie wszystko wychodzi w życiu. I to jest dopiero lekcja od losu, to jest lekcja ode mnie dla was. It's for you, ludziska. Patrzcie, grzechu uczy, grzechu radzi, grzechu nigdy was nie zdradzi. No i właśnie tenże grzechu znajduje się po drugiej stronie monitora i mikrofonu. Hej, cześć, siemaneczko, mam wszystkim ludziska. Z tej strony jam ci to jest, czyli grzechu 40. W sumie nie wiem, po co to mówię, bo już się przed chwilą przedstawiłem, ale nieważne, pogrywamy w The Evil Within 2, to jest ważne. No i przyznam szczerze, że zobaczymy, dokąd nas to zawiedzie, dlatego że ostatnio spotkałem jakąś dziwną azjatycką panią, która postanowiła mi uświadomić, że ogólnie to ona taka w sumie do końca zła nie jest, chociaż doprowadziła do bardzo, bardzo niemiłych rzeczy, śmierci setek tysięcy ludzi, no dobra, setek tysięcy może trochę przesadzam, ale tysięcy z całą pewnością, tortur, porwań mojej córki i tak dalej, ale ona uważa, że jest dobra, bo to są badania dla przyszłości ludzkości i ogólnie walić empatię, walić w ogóle etykę. Takie to są, proszę ja was, tutaj mentalności ludzkie. Mogę sobie zapisać, nawet sobie zapiszę, bo nie wiem, czy przed chwilą to robiłem. Materiał nagrywam zaraz po poprzednim, który do tej pory widzieliście. Szósty rozdział, no trochę tego wody, tych rzekach upłynęło, ale ludziska, co jest ciekawe, sprawdziłem, kiedy ostatnio nagrywałem dla was The Evil Within 1 i się zszokowałem, byłem totalnie zaskoczony, dlaczego mógłbym się tepnąć, tylko czy ja mam w tym interes, żeby się tepać? Zyskałem czerwony dupożel, krwiodupożel, ale czy 1700 zwykłego żelu mi wystarczy do zrobienia czegokolwiek? Nie bardzo. Niby mam częściej do broni, no 140 śrub sztaków już do czegoś powinno wystarczyć. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy coś tam ulepszyć zawsze. Ty, przede wszystkim slajd mam kolejny chyba, nie? Jakoś to tak było. Zobaczmy, sprawdzimy. No i zobaczę przy okazji te moje znajdźki. Ale se wbiegam do biura, ty, ja tu jestem szefem, goddammit. No właśnie, to są te znajdźki, które do tej pory rzeczywiście odnalazłem, czyli ta maska, to jest Wolfensteina piesek. Z czego jest ta broń? Tego nie mogę rozgryźć. Pewnie napisaliście już w komentarzach. No i ostatecznie właśnie figurka z Fallouta. Jeszcze widzimy, że w centralnym punkcie tej szafki czegoś brakuje. Tam jeszcze pewnie z jeden eksponat będzie, co najmniej jeden tutaj, więc chyba jeszcze dwa są do podniesienia minimum. Dobra, tutaj widzimy, że kolejne osoby... tego też tu kiedyś nie było, więc może zbadamy sobie, co nam powie Castellanos. Nowa osoba umarła, czyli ten. Without him, that stable field emitter would still be off. No beze mnie byłby ciągle wyłączony, chciałem zauważyć swoją skromną, swój udział w tej całej sytuacji. Take a look at some of the information I was able to dig up on your guy. Stefano Valentini, artist. Yeah, that's him all right. He's quite a flamboyant character. Seems he never reached the level of success that he wanted. Sounds familiar. I know of another flamboyant artist who failed. Then he started World War II. Let's hope this one isn't that bad. Even if he's not, he still needs to be stopped. Czyli prewencyjnie powinniśmy mordować wszystkich niespełnionych artystów. Wydało się! Taka to konkluzja. Profil Mobiusa, kandydat 10045 i nazwisko Stefano Valentini. Union potrzebuje kreatywnych osobowości w celu stymulowania realistycznych scenariuszy. Co prawda kandydat numer 10045 przejawia pewne egocentryczne skłonności, ale mogą one wynikać z jego artyzmu, a nie problemów natury psychologicznej. Ze zgromadzonych informacji wynika, że kandydat nie posiada żyjących krewnych, których mogłoby zaniepokoić jego zniknięcie. Komisja rekrutacyjna zezwala na podłączenie kandydata. No to żeście zezwolili i żeście zdupcyli, tak wam powiem. Dobra, co tam jeszcze mogiem? Wyjdź mi z tego, ja bym chciał inne karteluszki se poczytać. Jego odciski palców nożnych, palców ręcznych tam są chyba. Imię, nazwisko, Stefano Valentini, 1985 rok, to stary. Pryku jest to, on ma, czekajcie, jeżeli dobrze liczę, 38 lat. Ale mam umysł, normalnie. O, jestem samozachwytem, normalnie teraz ogarnięty, ale to obliczyłem skwarnie, chyba że się pomyliłem. Florencja, Włochy. Obecnie miejsce zamieszkania Crimson City, zawód artysta. No w porządku.
Co tam jeszcze dla mnie macie, twórcy gry? Wyciek z gazety Crimson Post, ale se ruchnąłem teraz stoper, czekajcie. Tak, ale czy to jest sztuka? Fi! Raczej Pi! Susan Pi! 13 stycznia 2015 roku, Crimson City, szok, odraza, oburzenie, to tylko część reakcji na wystawę artysty Stefana Valentiniego w Crimson City Gallery. Moja była równie silna, ale z zupełnie innego powodu, choć Valentini kreuje się na prowokatora, widzę w nim średnio utalentowanego rzemieślnika, próbującego wzbudzić kontrowersje, wykorzystując do tego swoją naiwnie prostą wizję. Sprowadzenie kobiecej formy do zbioru seksualnie nacechowanych elementów mogłoby zadziałać, gdyby kryły jakiś zamysł, jak zwrócenie uwagi na społeczne uprzedmiotowienie kobiet. Niestety Valentini zdaje się zadowalać prezentowaniem groteski, by wzbudzić niezdrową ekscytację. No okej. Okay. To znaczy, wiecie co, jak ja to skomentuję, jeżeli chodzi o tym podobnych twórców, którzy są dziwni, którzy są niestandardowi, nie wiem, Pablo Picasso, czy choćby Salvador Dali, są to osoby, są to jednostki, które myślę, że też nie zawsze mają jakieś przesłanie w swoich pracach, po prostu mają takie wizje, a potem ludzie, którzy, to tak samo jak na polskim, prawda, w szkole staracie się zawsze rozgryźć, co autor miał na myśli, co podmiot liryczny tutaj chciał przekazać światu. Myślę, że nierzadko byśmy się rozczarowali, gdybyśmy zapytali tego podmiota lirycznego, to znaczy gdybyśmy bezpośrednio zwrócili się na przykład do takiego Picassa, to nierzadko byśmy prawdopodobnie uzyskali odpowiedź, że se tak namalował, bo se tak wymyślił. I niekoniecznie miał jakieś ukryte przeświadczenie, jakiś ukryty sens swojej pracy, tylko ludzie starają się potem dopisywać jakieś symboliki do takich dzieł. No bo im się wydaje, że to nie może być takie proste. Myślę, że czasem to po prostu jest proste. Artykuł. Jakie znaczenie ma dla pana to zdjęcie? To ostatnie zdjęcie, jakie zrobiłem jako fotograf wojenny. Jego wykonanie nieomal przypłaciłem życiem. Przyczyniło się to do mojego artystycznego odrodzenia. Otworzyło mi oczy na fakt, że groza ma w sobie nieodłączne piękno. Nigdy już pewnie nie wykonam drugiej fotografii o równie głębokim znaczeniu. No, fotografia, chciałbym zauważyć, że pokazuje gościa, który wszedł na minę i tylko nogę widać, bo tak naprawdę resztę to jest mięsny bigos, więc grubo, że się gościu tym zachwycał. Wspominał pan, że wykonując to zdjęcie ryzykował pan życiem. Proszę nam o tym opowiedzieć. Z pewnością zauważył pan moje oko. Śmiech. Wciąż tkwi w nim niewielki odłamek, którego lekarze nie byli w stanie usunąć. Powiedzieli, że cudem nie dostał się do mojego mózgu. Czasem mi dokucza, ale nie przeszkadza mi to. Pomaga mi się skupić na tym, co naprawdę ważne. Pięknie życia i cierpienia to fundamenty mojej sztuki. Wiecie co, ja nie wiem, jak tutaj byli specjaliści w tym STEM-ie, że zatrudniali takie osoby, ale na litość boską, po tym wywiadzie, to ja bym był w stanie określić, że coś z tym kolesiem jest trochę nie halo, nie? To nie jest nawet nic specjalnie odkrywczego, takie moje stwierdzenie, bo to po prostu wynika bezpośrednio z jego wypowiedzi. Więc no nie wiem, czy ja jestem taki wybitny, że to widzę, czy oni są tacy debilni, że tego nie widzieli. Różnie może być. No, to co my tu mamy? Okay. Pogadamy z Kidman. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean... Kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. No jak tacy ludzie jak Kidman żyją i oszukują, porywają, gwałcą, mordują, palą, no to faktycznie tak jest. No ja cały czas... O, dobry kotek! To jest jedyny dobry kot na tym świecie! Normalnie koty to chuny są, a ten cały czas mi dupożel przynosi. Wolę nie wiedzieć, skąd go wyciąga, ale... nie będę w to wnikał. Uznajmy, że to potraktujemy milczeniem. No, tak czy inaczej, ja cały czas utrzymuję, że Kidman to jest bardzo negatywna postać. To jest taki drugi Hitler, nie? To nie będzie bolało. No nie wiem. Nie wiem, Karyna. Dobra. Rozbudujmy moje wzory chemiczne dalej. Moje wzory mózgowe. 2400 dupożelu to może nie wystarczyć na nic, ale zerkniemy może akurat na coś nie. Od 3000 się zaczynają stawki. Na tym ziemskim espadole, czyli chyba nie ugramy nic.
Ugrałbym, gdybym na strzelnicy uzyskał ostatni poziom mistrza, ale jak już mówiłem, raczej jak przystało na moje możliwości, jest to trochę niewykonalne. Notabene mam trochę śrubsztaków, to jednak broń by się chyba dało rozwinąć. Zobaczymy, czy jakąś amunicję bym chciał kupić. No zdecydowanie bym chciał kupić z tego, co widzę. Na pewno pociski do zwykłego pindoletu, one są najtańsze, ale z drugiej strony najczęściej z niego korzystam. Więc tak do 20 pestek bym chciał chyba dolecieć, tak mi się wydaje, czyli ze 14 by wypadało kupić. Jak to będzie? 28 bym siary zużył. Nie wygląda to źle, jeszcze kilka mogę nabyć, powiedzmy z 5. Jeszcze mam te zapasy całkiem solidne. Teraz tak, jeżeli chodzi o wybuchowe bełty, też by było fajnie sobie jakieś wykraftować, nawet w liczbie 2 egzemplarzy. No i normalny też jeden zrobię, to tam zawsze z kuszy fajnie jest postrzelać, nie? Chyba tyle, więcej na razie nie urodzę. Jeszcze zobaczmy te ulepszenia. Dobra, mamy 140 śrubsztaków. Co ja w ogóle chcę robić? Jak ja w ogóle chcę robić? Już nie pamiętam, co ja w ogóle ostatnio robiłem. 240 to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o dalszy rozwój snajpy, nie? No bo myślę, że damage to jest takie najambitniejsze. 240, no właśnie. Albo pojemność magazynków. 140, akurat by się udało. Prawdę wam powiem, że przy strzelbie by się udało o jedną pestkę zwiększyć magazynek. To by nie było głupie i to by było odczuwalne w gameplayu. Albo w snajpie. Ale ze snajpy aż tak często nie korzystam, powiedzmy sobie szczerze. Zresztą snajpa działa z natury na wielki dystans, więc mamy czas na reload. Myślę, że to nie będzie aż takie naglące jak w przypadku samego shooteguna. 120 w pindolecie i to aż o 2 pociski. Słuchajcie, to też jest świetne ulepszenie. Haha. No właśnie, nie mam chyba takich części. O ja cię panie pieprzę, ale biedak ze mnie. Dobra, w takim razie rozwiniemy sobie te pociski w shootegunie. To jest bardzo fajny, prawilny rozwój. Myślę, że 6 pestek w każdym magazynku, tak powinno być. Za takie polskie, żeśmy walczyli. No i co, zapiszemy to, żeby się zapisało? No, no bo przecież nie po to, żeby się nie zapisało. Coś takie zaskakujące, zacząłem mówić, nie skończyłem. Że wyobraźcie sobie, sprawdziłem od ostatniego materiału na kanale, ile czasu upłynęło na tym naszym ziemskim Westpadole w realnym świecie od czasu, kiedy ogrywałem dla was The Evil Within 1. YouTube co prawda tam dokładnej daty nie pokazuje, więc to może być delikatnie przekłamane, nawet o większość roku przekłamane, czyli może być przekłamane załóżmy o 8 miesięcy. Ale co ciekawe, YouTube pokazał mi, że ostatnio The Evil Within 1 nagrywałem plus minus 2 lata temu, więc znacznie krócej ta przerwa trwała, niż mi się początkowo wydawało. Nie wiem, tak jakoś mi się czas rozciągnął. E-mail, kandydaci do funkcji rdzenia. Wszyscy zainteresowani, funkcjonariusz Grishan. Lili Castellanos, wstępne wyniki, jak to mogę przewinąć? Dobra. Idealny kandydat do roli rdzenia musi odznaczać się nieskrępowanym ego, które pozwoli mu wspierać połączone ze sobą umysły wielu osób, zachowując przy tym własną osobowość. Wymóg ten spełniają tylko dwa typy kandydatów: megalomani z psychopatycznymi tendencjami oraz dzieci. Wszyscy wiemy, co stało się z ostatnim razem, gdy dostał się megaloman z psychopatycznymi tendencjami, więc powinniśmy postawić na dziecko. Akurat takie to jest dosyć ciekawe, dlatego że z tego co pamiętacie, ja nie grałem w DLC do jedynki. Może jeszcze ogram na kanale, może tam to było wyjaśnione, jak ten antagonista z jedynki został pokonany. On się tam nazywał bodajże Rubik chyba? Ten co klaskał? Ohoho. Wydało się. No, w każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że on uciekł na końcu jedynki. Tutaj mamy zupełnie innego antagonistę, więc jestem ciekaw, co się stało z Rubikiem, nie? Może się o tym przekonam, może faktycznie dla was te DLC-ki jeszcze nagram. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli je zobaczyć. Dzięki dostępowi do wyników standaryzowanych testów szkolnych zdołaliśmy zawęzić grupę potencjalnych kandydatów. Uważamy, że najlepiej w roli rdzenia sprawi się Lili Castellanos. Z jej testów wyłania się obraz prostodusznego dziecka o nadwiek rozwiniętej empatii. Przekażemy ją dr Hoffman, która przeprowadzi dalsze testy. No dobra, ja to ogólnie wszystko rozumiem, chociaż nie rozumiem tego typa, tego takiego, co te zdjęcia robi i zepsuł ten cały świat, dlatego że to jest ogólnie projekt, który jest zamkniętą strukturą, tak? On się opiera o ludzi podpiętych do tej maszyny. Więc mogą tą maszynę wyłączyć, tak? No stracą w tym momencie swój rdzeń, stracą tą Lili, ale w ostateczności będą w stanie dokonać tym podobnego wyrzeczenia, więc jest to dla mnie dziwne, dlaczego ten facet w ogóle chciał władzę nad tym światem w momencie, kiedy ten świat można wyłączyć w sekundę.
I w tym momencie straci całą swoją władzę i prawdopodobnie umrze, więc trochę mi się to nie klei. W ogóle jego nie mogą odłączyć od tej maszyny? Przecież też gdzieś musi w jakiejś wannie leżeć. No to wszystko takie się wydaje głupie, a ja może sam jestem głupi i nie rozumiem. Dziwnie to różnie może być. Dobra, całe szczęście to jednak nie jest backtracking, to co mówiłem ostatnio, bo się okazuje, że cały czas łażę po nowych tunelach. Jiva. Zobaczmy zatem, co nam twórcy zaoferowali dalej. Post plus. Co to jest post plus? To gdzie ja teraz jestem? Nie wiem. O kurde, a ja sobie ostatnio zrobiłem... Aż patrzcie, no jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł. Po co robiłem bełt łamany przez harpun, skoro go znalazłem tutaj, no. Kurde mać. To jest właśnie... Właśnie to tak to wygląda, no. I teraz nie podniosę tego, co tutaj leży. Dobra, do lustra nie chcę, bo w lustrze przed chwilą byłem. No to co? Idymy chyba przed siebie i tyle w temacie. Zapiszę sobie. Co prawda przed chwilą zapisywałem, ale wiecie... To nie jest złe, zapisywać bez przerwy, przy każdej możliwej okazji, bo ja bym potem miał co cofnąć o jakiś urywek gameplayu, to wiecie, byłoby słabo. Punkt rezonansu, zalogowano. Znowu fajna muza. Okej, zobaczmy. Pusta szafeczka. Bardzo ufni byli ci jegomoście, ufali w to, że każdy se pomaga, każdy wraca po swoich, ale tak jak tam skonstatował jeden z poległych, no to oni już nie są w wojsku, tak? To nie jest Semper Fi zawsze wierni i zawsze se pomagamy, tylko to są najemnicy, więc... Najemnicy mają troszeczkę inne motywacje. Wow, ale to wielkie, dupoliczne diablo oko! Boże, jak to super wygląda! Ja cię, panie pieprze, no rewela po prostu, no. Koncepty w tej grze to jest sztosik. Czy to jest kolejna otwarta lokacja? Wychodziłoby na to, że tak. Słuchajcie, i tu mam misję główną, czyli no nie chciałbym tam za bardzo iść, ale i tak prawdopodobnie będzie mi dane zbadać całe to miejsce. Muszę odnaleźć Stevensa w takim razie, skoro to on miał te kluczyki, no to wypadałoby go odnaleźć i zobaczymy, dokąd mnie to ostatecznie doprowadzi. Coś tam piszczy. Nieopodal. A potworek. Dobrze, dobrze. Zużyję tego bełta może. Żeby sobie miejsce zrobić w ekwipunku. I może trochę pokorzystam ze snajpy. Zobaczymy, czas pokaże. Co tam, Januś? Co jest? O szlak, muszę kończyć zaraz ludziska, zaraz wracam. No wybaczcie, ale żona mnie przeszkodziła. Sabotażysty ludu pracującego odezwali się. No i jest to delikatny problem, bo ja zaatakowałem tego knypka i teraz wypadałoby jakoś to rozwinąć. To znaczy, macie wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Teraz wypadałoby to rzeczywiście rozwinąć. Co się dzieje? Jezus, tak nie miało być! Halo! O szlak! Ale że tak na poważnie? Reload! Oni mnie w sumie widzą, więc nie wiem, czemu do mnie nie biegną. Coś ty, kobieto, zrobiła, ty głupia babo wredna! Gdzie diabeł nie może, to babę pośle dosłownie, no! Spieprzaj stąd, Castellanos! Shit. O ja pieprzę! Co się od jaje pawliło w ogóle? Jak to tak mogło się stanąć? Ja, tymy, dawaj to! Chryste, paniem! Bo tamten wrzasnął, to jest krzykacz, ja tego nawet nie wiedziałem. Przyzwał hordę normalnie z dystansu. Ja cię, panie pieprze, widzieliście to? Skubany, nie? Ja nie wiedziałem, że on takie rzeczy potrafi robić. Jakbym wiedział, to trochę inaczej bym się z nim obszedł. Dobra, czego będzie najpierw wyeliminować? W pierwszej kolejności. To jest das ich de priorytety. Straciłem bełt do kuszy, przeleciał nad głową tamtej baby niestety. Bardzo nad tym ubolewam, no ale co zrobić?
Spróbujemy jeszcze raz. Tym razem stanę tutaj. No i na dziada spróbuję zyskać przestrzał. Jak coś, to się schowam za drzewem, nie? W razie W. O, no tutaj, panie dziadu! Okej, okay. Snajpa jest naprawdę dobra. Uwielbiam. Oj, feeling strzelania w tej grze jest po prostu rewelacyjny. Niby straciłem trochę zasobów, pociski do snajpy są bardzo drogie. Ale kurde, jak się bawisz, to się bawisz, nie ma co oszczędzać. To tak zazwyczaj jest w jakichś grach RPG w stylu Gothic i tym podobne, że człowiek kampi, siedzi, oszczędza, zbiera te zasoby, a potem nic z tego tak naprawdę nie ma. Więc weźmiemy sobie ten dupożel. Pana z toporkiem, to bym zabił toporkiem. Ho! Shazam, kochana! Shazam! Tu jest kolega, może też by się go udało toporkiem. Źle by to nie było, panie kochany. Nie ma to tamto. No dobra, może to nawet i dobrze, że on przyzwał taką hordę tutaj, bo w tym momencie będę miał więcej zasobów. Za morderstwo. Z zimną krwią. Gdzieś ty, panie, poleciał. Tam jesteś. Spróbuję jeszcze do niego zakraść. Jak nie wyjdzie, to w tym momencie po prostu skorzystam. Aha, no to tak, jakby trochę chyba nie wyszło. Coś mi kobieca intuicja podpowiada, że tak to nie wyjdzie. Nie masz głowy, synek, rozumisz? Bigos mięsny, głową miesza. No dobra, ja teraz jestem tutaj. Czyli w sumie na wprost mogę iść, bo cel główny mam tam, no to do celu głównego rzecz jasna zmierzać nie chcę. Ja bym wolał najpierw zbadać całą tą lokację, dlatego że to mi zapewni... Wiecie, co mi to zapewni? No zasoby oczywiście, no i znakomitą zabawę w gameplayu. Ględząc dalej... Łoty w życiu, co jest? Skąd ja klucz wezmę? Co sobie mam z dupy wyciągnąć? Zobaczmy, czy jeszcze coś tu znajdę po drodze. Jeszcze gdzieś jakieś coś. Tylko jeden sygnał odbieram. Zobaczmy, co mi tam nanieśli na mapę. No właśnie, misja poboczna, nieznany rezonans. Tam się teraz udam. Raczej postaram się nie zmierzać w bok, dlatego że tam jest cel główny. To raczej wolałbym go nie wykonywać. Chociaż idę w bok właśnie, kiedy to mówię. Ale ogólnie ten budynek przede mną, ten sklep, no ja się domyślam, że cel główny to jest tam przy tej wieży, nie? A ten sklep tutaj, to prawdopodobnie nic złego by mi jeszcze nie zrobił. No, dokładnie jest tak, jak mówię, więc teoretycznie mogę się tam zabawić i teoretycznie mogę delikatnie w jego kierunku pójść. Te parę kroków, wejść na dach, zobaczyć, zbadać sytuację i tak dalej. Ględząc dalej o ciekawostkach, ostatnio wam opowiadałem o jasnowidzach. W istocie, oczywiście ja nie twierdzę, że wszyscy jasnowidzowie w historii świata mieli tym podobne schorzenia umysłu, które powodowały... jasnowidzenie, czyli uzyskiwanie bardzo realistycznych wizji, które faktycznie mogli sobie utożsamić jako wizje zesłane przez jakąś siłę wyższą. Znaczna część jasnowidzów to są po prostu najnormalniejsze w świecie oszustwa, nie? Co jest, kurde, no? Coraz więcej takich rzeczy znajduję, że nie mam dostępu. Wow, gościu, ty to tam naprawdę masz narypane w czapie, nie? Patrzcie. O, kurde. Och, no dobra, spoko, nie? Mięsny bigos. Ale ja tam na razie się nie udam. Na razie to bym sobie przeładował to. Potem zbadam, co się znajduje w tym budynku, w jego wnętrzu, po którym teraz łaziłem. Na razie bym się zajął całą resztą. I tamte dupomacki, ale to fajne jest! Więc ja nie uważam, że tak wszyscy jasnowidzowie mieli, ale no znaczna część z nich to zapewne jest po prostu... zaprojektowane od podstaw z premedytacją oszustwo, tak, że no wiemy, chcemy uzyskać kasę i w ten sposób staramy się naciągać ludzi. Tak samo jak z wróżkami, nie wiem czy wiecie, ale istnieje coś takiego jak nawet szkoła wróżkarstwa, wróżenia ludziom. Dlaczego? To nie jest kwestia tego, że trzeba mieć talent i jakieś, nie wiadomo, jakieś super, hiper, duper umiejętności. Co to jest? Aha. Czyli w ten sposób mogłem ściągnąć potwory z okolic. Ale w sumie to ja tutaj potworów już nie widzę. Chyba ich tu po prostu nie ma. Coś mi tam chyba trochę dziabło, nie? Czy źle mówię?
Coś mnie delikatnie dziabło, skorzystam z apteczki. Mam 4 w zanadrzu, to nie ma co żałować, nie? No i myślę, że zacząłbym od pociągu. W pierwszej kolejności bym pociąg zbadał, a potem całą resztę tej okolicy. Punkt rezonansu, zalogowano. A to tutaj było, to dosyć blisko. No to chyba nie dopaliłeś. Bardzo mocno takie rzeczy jak tutaj przypominają mi The Thing, właśnie coś, a przypominacie sobie tą scenę, jak starali się spalić właśnie te pomioty Belzebuba. Jeszcze ta burza w tle. Jezus! No nie! No i teraz pytanie za 10 punktów. Walczyć czy uciekać? Dobra, wybieram walkę, zobaczymy. Ty bezduszna kreaturo, ty! Nie głupio by było. Jest, kurde. Okej, okay. Dziwne rzeczy się wokół dzieją. Potrzebuję bełta takiego. No, zawsze ją to spowolni delikatnie, nie? Mam nadzieję, że dużo dupożelu mi zostawisz, kochana. No i do takich walk idealnie przydaje się właśnie staminka, nie? To jest jak znalazł. Chodź no tutaj, kobieto. Kobieta zmienną jest, tym bardziej jak ma piłę zamiast rąk i 4 głowy. Powiadam wam sprawdzone info. Ja bym was nie okłamał. Co jest? Aha. Czy to w ogóle zadziałało? To było dziwne. Nie wiem czy... Nie wiem co się stało z tym bełtem. Nie wiem. Proszę mnie nie zaczepiać, na Boga! Proszę panią, czy umrzemy dzisiaj, czy we wtorek? Jak to będzie? Opowiesz mi o swojej przeszłości. Kto ci to zrobił, kobieto? Ło! No teraz zadziałało. Nie wiem, czy to trzeba było z tym walczyć, bo to jakieś takie trochę zbyt potężne chyba jest. Zmarnowałem już niemal wszystko, całą amunicję, którą posiadałem, więc... Lekko z pupy. Zwykłe bełty? No myślę, że tak. Ja pociapara powiadam. Jesus Christ. Nie mam staminy. Śmiesznie to mocno jest. Bez staminy trochę będzie słabo. Muszę ją spowolnić. Dobra, nawet dał radę. To było dobre. Me like it. Uwielbiam świetne kreacje bossów w tej grze. Naprawdę, no to coś pięknego jest. Te projekty, te pomysły. Co prawda znowu recykling, no bo się potykamy z jednym bossem po 5 razy, ale z drugiej strony, jak mają być tak zaprojektowani, okej, niech ta będzie, że po 5 razy. Ważne, że fajnie wyglądają, ale to zresztą już było widoczne w The Evil Within 1, nie? Przecież tam był ten słynny sejfogłowy, no projekt ekstra. Co prawda była to ewidentna, permanentna zżyna z piramidogłowego z Silent Hilla, no ale wyszło, moim zdaniem naprawdę wyszło i wyglądało fajnie, bardzo klimatycznie i mnie się podobało w każdym razie. Dobra, zobaczmy za tym... Co ja mogłem znaleźć tutaj? W sumie mogę tylko klakson użyć, to nie bardzo. Coś tam chyba znowu wykryłem. Dwa sygnały, słuchajcie, o! Zakwana na naboje kaliber 30. Okej.
No dobra, dobra, zbadamy jedno i drugie. Nie wiem, czy z tym coś powinienem zrobić, ale jak nie mam chyba tak po prostu, to jest taki element anturażu. Zagospodarowanie przestrzeni. Dobra, kolejny pojedynek z bossem w sumie mamy odhaczony. To mnie bardzo mocno cieszy, tam coś leży. Staram się dobrze znajdźkować, bo wiecie, że tutaj w tej grze naprawdę potrafi być nieźle wszystko pokitrane, a dużo różnego rodzaju lutu się zdarza wszędzie wokół, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy, najlepiej jeszcze jedno w dupie, tak by było najprawilniej. Co tutaj się dzieje? To jest mój bełt! Wtedy nie trafiłem, zobaczcie, go można podnieść! Ty kurde lebele, dobre. No to fajnie, to zyskałem chociaż jeden pocisk. No i ogólnie zacząłem mówić o tej szkole wróżkarstwa. Wyobraźcie sobie, że istnieje coś takiego w realnym świecie. Sam kiedyś widziałem ogłoszenie. I to wcale nie polega na talencie, na tym, że musisz mieć moce psioniczne i jakieś nadprzyrodzone zdolności, tylko polega na sprycie. To jest oparte tylko i wyłącznie o spryt, o manipulację drugiego człowieka, o to, żebyś wiedział, jakie pytania mu zadawać w normalnej rozmowie, a potem oceniasz według rachunku prawdopodobieństwa, co mu możesz powróżyć. Aha! Nie mam pytań do środka! Nie mam o! Ale fajnie! Jezus! Ty świnio, gdzieś tu przylazła. Czy on to przeżył? On to przeżył! Jest na moich plecach! Ohohohoho, nie wierzę. To się nie dzieje, to tak nie może być. Kurde, szkoda amunicji do takich pukawek. Ale z drugiej strony, co mam zrobić, nie? Grubo. Bardzo grubo, półtonowo powinienem się cofnąć do głównego biomu, żeby sobie wyekspić trochę ammo, bo obecnie mam strasznie mocną politykę niedoborów i to, słuchajcie, naprawdę, no nie jest za ciekawie. Mocno nieciekawie jest. No ale dobra, póki co jeszcze troszeczkę poszperam. Zadaję ci pytania w normalnej rozmowie, takiej nieskrępowanej, która nie budzi żadnych podejrzeń, ale no, wy oczywiście sprawiacie wrażenie, jakbyście łapali kontakt, no chcieli, nie wiem, możecie nawet to usprawiedliwić w ten sposób, że staracie się złapać kontakt ze zmarłym i nie wiem, zjednoczyć wszechświat i dlatego kilka pytań musicie zadać swojemu rozmówcy. Tylko że te pytania to jest tak naprawdę wywiad, tak? Te pytania to jest najzwyklejszy w świecie wywiad, który ma nam dać podwalinę informacyjną, a potem na bazie tych informacji, które uzyskamy, to już określamy według najnormalniejszego w świecie rachunku prawdopodobieństwa, jakie rzeczy można wywróżyć drugiemu człowiekowi. Tak? Czasem nie trafimy, ale rachunek prawdopodobieństwa to jest rachunek prawdopodobieństwa, to jest nauka, więc mamy 80% szans na to, że trafimy i dobrze powróżymy i w tym momencie ktoś już wierzy, że mamy talent, no i daje nam kasę, nie? Takie przekręty działają, więc w przypadku jasnowidzów z pewnością też niektórzy ludzie tam naciągają, też się zdarzają przekręty i tym podobne, ale myślę, że znaczny odsetek to są właśnie osoby, które są święcie przekonane w to, że mają taki dar. Dlatego, że to wynika właśnie z tego, o czym wam mówiłem, ze schorzeń umysłowych, które rzeczywiście są w stanie bardzo realne wizje człowiekowi podsunąć. Tak realne, że wręcz mogłoby się wydawać, że są prawdą, że są realnym światem, prawdziwym. Co ja teraz mogiem? Spróbuję nonkonformistycznie czegoś nowego, czego do tej pory jeszcze nie robiłem. Zobaczymy, czym to zaowocuje w praniu. Czyli na początek podejdziemy dosyć blisko. No właśnie, a teraz... No dziwne jest to, co robi, ale w sumie chyba działa. Ha, no nie wiem. Na dwoje babka wróżyła. Ono tutaj Jasiek. Ja ci tu dam, ja cię pochlastam i na roz. Okej, okay. Walka na miecze może jest dobra, ale nie w stosunku do tak dobrych jakościowo przeciwników. To jest gunwo za mocne na takie rzeczy. Chciałem spróbować czegoś nowego, no spróbowałem się, przekonałem. Efekt jest taki, że muszę użyć apteczki, jestem nieopodal misji pobocznej. No dobra, w takim razie zrobimy tak. Użyję sobie tej wielkiej apteczki, ona jest pod ósemką. O kurde, ja byłem święcie przekonany, że wielka apteczka daje Full Metal Jacket 100% zdrowia. W ogóle to tak nie wygląda.
No to delikatne, mam rozczarowanko. Słuchajcie, aż dwie apteczki trzeba było zużyć. To było, co tutaj zrobiłem, było totalnie nieudolne, kompletnie z dupy, ale z drugiej strony chciałem się przekonać, jak wygląda walka wręcz za pomocą noża. Być może w przypadku normalnych ludzi by to wyszło nieco lepiej. No ja walczyłem z bardzo potężnym przeciwnikiem. No i go tak dziubziałem, żeby nie powiedzieć brzydziej, tym nożem. Tak go kułem jak komar, nie? Tak go ciupciałem po prostu. No efekt był taki, że za wiele to nie dało w ostatecznym rozrachunku. No ale co zrobić? Tutaj jest trochę amunicji, widzisz, to jest very bardzo хорошо, bardzo dobre. Co prawda to są tylko zwykłe peski do zwykłego pistoletu, to nie jest zbyt mocne, no ale dobra, powiedzmy, że tak to będzie, że dobrze to będzie. Teraz tak, co my mamy tutaj? Większa sakwa. Na amunicję, której w ogóle nie posiadam. Sakwa ulepszona, nylonowa sakwa umożliwia przenoszenie dodatkowych nabojów do karabinu snajperskiego, no i wpytę. Wpytę z Bisława. Tak jest. Czy iść dalej? Chyba nie podejmę takiego wyzwania. Mogę wejść tutaj do środka, ale tam na pewno czekają mnie wrogowie, a już nie mam czym walczyć, więc ludziska zrobimy tak. Po tym pojedynku z bossem jednak muszę się zreorganizować. Muszę na nowo zagospodarować mój ekwipunek i postaram się tego... Ujo, ty, ale fajnie skitrane! Ho, ty kurde, ty! Ty szwagier ziętek, co ty to chciałeś? A, ty. Uwielbiam to uczucie, kiedy zdobywam kolejny kluczyk. To jest takie poczucie wiktorii, takie poczucie zwycięstwa wewnętrznego. Kocham, ubóstwiam. Bardzo przyjemne wrażenie, kiedy człowiek ma poczucie, że wygrał z grą, że zdobył coś, co nie było takie oczywiste do zdobycia. Super. Ale tutaj potrzebuję innych kluczyków, nie takich zwykłych. Czyli ten kluczyk po prostu użyjemy przy pani sprzątającej, znaczy się pielęgniarce. Nie wiem, czemu powiedziałem pani sprzątająca, nieważnym. W takim razie mam już powód do tego, żeby wracać. No bo coś tam będę mógł zyskać przy okazji, nie? Zobaczymy. W takim razie... O, widzisz, harpun od razu sobie zbiorę. Od razu ciepnę sobie kawę. Kurde, patrzcie, ale ze mnie debil. Ja te wszystkie apteczki niepotrzebnie zużyłem. Mogłem się kawy napić. Ale to spierdzieliłem, nie? Napiję się i tak, dlatego że tam jeszcze pewne niedobory miałem. Nie odzyskałem 100% zdrowia, no ale... Ale było to głupie w moim wykonaniu. Nie myślę trójwymiarowo. Ten tytuł jest na tyle złożony, ma tyle ciekawych mechanik, że po prostu człowiek już o tym wszystkim zapomina, nie? Nie jest w stanie tego śledzić na bieżąco. Dobra, w takim razie zapiszę sobie... A w razie W, aby mi się miało coś pokraszować, to sobie zapiszę. Żeby nie było. Na rozdziale czwartym, tak jest. No i pam 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 pam. Teraz robimy tak, że bim gnim nym tutaj. Koteł już tam się wydziera. Masz coś dla mnie, panie koteł? Obawiam się, że tym razem twoja pupa jest sucha. Nie masz dla mnie dupożelu. W takim razie zobaczymy, ile mam śrub psztaków. Uuu, trochę mam. Coś tam z tego się zrobi. Ale ja bym z pielęgniarką się chciał zaprzyjaźnić. W ogóle dużo dupożelu zyskałem. No w sumie był pojedynek z bossem, to się dziwić. Więc to jednak jest pożywka. Don't worry, detective. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Zaraz będę happy, dlatego że mogę sobie tutaj dupnąć, grzmotnąć fajne rzeczy. Weźmiemy to. Weźmiemy przy okazji od razu tą apteczkę, co to było tutaj. Daj apteczku! I no co, będziemy tak strzelać po tych szafkach, gdzie mam wielkie zgrupowania jeszcze nieotwartych. Czyli na przykład tutaj taka się znajduje. Uuu, dupożel! Rewelacyjny! Super, 3000. Niby nie tak dużo, ale coś to da. 3000 to już mi zapewni pewną możliwość rozwojową. Tylko właśnie jak to... W co to wdupić? Powiem wam szczerze, ja do tej pory... W ogóle nie rozwijałem tego drzewka. Bo co mogę zrobić tutaj? Wybaczcie, ale trochę to potrwa, muszę się dobrze zastanowić. Daję szansę na automatyczne uniknięcie ataku. Fajne. Przydatne. Odzyskiwanie kondycji. Też dobre. W walce z bossami bardzo dobre. Szybsza kondycja to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne, myślę. Zwiększa łączny poziom zdrowia odzyskiwany podczas regeneracji ze stanu bliskiego śmierci. Też to może być przydatne. No kurde, wszystko jest przydatne, co tu wiele mówić. Kurde, lebele. Leczenie. Zdrowie odnawia się szybciej podczas regeneracji ze stanu bliskiego śmierci. To może nie aż tak przydatne, ale... Odzyskujemy więcej zdrowia używając przedmiotów leczących. To akurat byłoby wpyte. Zostałoby mi 10 tysięcy dupożelu, jeżeli bym w to odszedł, nie? To by było dobre, dlatego że te apteczki już mi za wiele nie dają teraz. Więc chyba postaram się tak to zrobić. Dobra, weźmiemy to, co mówiłem. Weźmiemy tutaj zwiększone leczenie po przedmiotach leczących.
O 10% w sumie tylko, no ale dobra, no zawsze coś. No nie będę rozwijał w ogóle, no to nie będę miał tego, nie? Więc 10% teraz, 10% potem, jakoś tam do tego dojdziemy. Okej, i zobaczmy teraz przy skradaniu się, co tam było ciekawego. Pozwala wykonywać zabójstwa z ukrycia zza rogu. Nie, to tam nie bardzo. Zwiększa szybkość ruchu po przykucnięciu jeszcze mocniej. To by było dobre i przydatne. Albo... no z tego drzewka by coś wypadało zrobić. Tylko właśnie co? Pozwala odrzucać kopnięciem ogłuszonych przeciwników. Umiejętność nie może zostać użyta na pewnych rodzajach wrogów. Ataki wręcz tym bronią, taką jak noże czy topory, zadają większe obrażenia. Kurde, o 50%, w sensie nie o 50, bo to jest do 200 ze 150, o 1/4. No ale to jednak będzie widać, to jest takie doczuwalne. Dodatkowo zmniejsza wahanie celownika przy strzelaniu z broni palnej. Na to akurat nie narzekam. Odrzut. Wahanie, co to jest? Kaskada kul. 20 tysięcy, ja pieprzę. Przez określony czas zadawane bronią palną obrażenia rosną z każdym trafieniem. Wow, no ciekawe. Nie no, wiecie co, chyba bym odszedł w tym kierunku. Czyli właśnie zwiększony damage poprzez topory i tym podobne. To się może przydać. To się na pewno przyda. Powiem więcej, to się na pewno przyda z całą stanowczością. No mógłbym to wahanie tutaj, ale to kurde mi nie przeszkadza, prawdę mówiąc, wahanie, no. Ja się nie waham, jednym słowem. To jest fajne, tylko że to kosztuje aż 8 tysięcy. Dobra, myślę, że na razie to po prostu będziemy odkładać ten dupożel na jakieś inne okazje. No i jeszcze broń. Broń i przede wszystkim amunicja. Bo z tej amunicji to rzeczywiście tutaj też można jeszcze dużo zyskać. O, ja cię panie pieprzę, no. Nie mam jakoś dużo tych zasobów, ale z drugiej strony mam strasznie mało pocisków, więc trzeba będzie zainwestować. Roślinek mam w opór, więc myślę, że skraftujemy sobie kolejną apteczkę. Nie potrzebuję tego, ale tych roślinek naprawdę mam dużo i rzadko kiedy ich używam, więc myślę, że to nie będzie głupie. No i przede wszystkim teraz tutaj, do snajpy na razie nie, bo to jest najdroższe, ale myślę, że do zwykłego pindoletu to mocno zainwestujemy. Mocno, tak ze 20 pestek, nie? Żeby było już coś, taka podwalina do walki dalej. No i do shooteguna na pewno, nie? Ze 4 pechy, co najmniej muszą być. Ze 2 pociski do snajperki. Strasznie się wysrałem z zasobów. No ale co zrobić? Jak trzeba, to trzeba. Może jest jeszcze jeden harpun. On akurat w ogóle nie używa tej takiej śmietany. Ten taki, nie wiem co to jest, saletra chyba, nie? Więc to by było niegłupie, no. Harpunów mam sporo, ale harpuny zawsze można wykorzystać. To się raczej przyda. Nawet, kurde, jeszcze jeden, tak w opór odejdę i tyle. No, tak bym to widział. Myślę, że to głupie nie jest. Jeżeli chodzi o ulepszenie broni, też tutaj coś można podziałać, coś można poszaleć, słuchajcie, tylko właśnie w jakim kierunku i co. Matko Bosko, kochano, to nie są łatwe pytania, takie rzeczy, niełatwe pytania to są. Wiecie co, że ja ostatnio zauważyłem, że strasznie wolno strzela. Ja tego wcześniej nie widziałem, ale właśnie przy tych ostatnich wymianach ognia ja zauważyłem, że potwornie jest wielka przestrzeń czasowa pomiędzy kolejnymi wystrzałami na strzelbie. I to jest naprawdę bardzo mocno odczuwalne. No i chyba tutaj bym coś zmienił, bo to rzeczywiście nieprzyjemne jest potem w walce. Więc czas przeładowania to jest jeszcze co innego, ale ja bym chyba w to odszedł. Czyli zwiększa prędkość, z jaką strzela broń. No właśnie. I tutaj mam... właśnie te ulepszenia, no nie są jakieś potwornie inwazyjne, ale z drugiej strony też nie kosztują wiele, więc myślę, że warto tutaj troszeczkę coś pozmieniać. W pistolecie to nie jest takie odczuwalne, w przypadku strzelby to odczuwam. No ta przerwa jest bardzo duża, więc zjedę z 1,5 sekundy na 1,25. Tak bym to zrobił. No i słuchajcie, jeszcze bym chyba w to odszedł. Naprawdę, myślę, że jeszcze trochę dalej, bo na 80 zrobimy sobie więcej. Zabawa z prawdziwą... co to? Z prawdziwą mocą. Odblokowałem osiągnięcie. No i fajnie. I ulepszymy sobie jeszcze do tego. Czyli teraz rzeczywiście to przeładowanie powinno być wyraźnie inne, bo zmniejszyłem łącznie o sekundę. No to sekunda to jest chyba dużo, nie? To jednak powinno być odczuwalne. Dobra, zapiszemy sobie znowu. No i będę się powolnymi krokami z wami żegnał, a mówiąc powolnymi krokami mam na myśli, że jeszcze coś tam może pooględzę o różnych ciekawych rzeczach, o różnych ciekawych tematach.
No i my się niebawem zobaczymy w kolejnym materiale, ale nie ubiegajmy faktów. Więc ludziska mówiłem o tym, że właśnie ludzie potrafią mataczyć, natomiast konkretnie w przypadku Baby Wangi wiemy, że ona naprawdę jasno widziła, to znaczy to nie były widzenia, które przepowiadają przyszłość, ale ona te widzenia miała i to było uwarunkowane właśnie pracą jej mózgu. Inna kwestia jest taka, że takich schorzeń jest bardzo dużo. Ja nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że wszystkich takich schorzeń umysłu to jeszcze człowiek nawet nie odkrył, nie zaklasyfikował, więc jeszcze może trochę takich chorób być, których nawet nie znamy, a przypisujemy pod jakieś inne schorzenia. Cały czas badamy ludzki umysł, prawda? Ta nauka cały czas progresuje, a i w momencie, kiedy nasza cywilizacja stała się taka szybka, taka dynamiczna i przepełniona elektroniką, jak w dzisiejszych czasach, jesteśmy narażeni na bardzo skondensowaną dawkę stresu przez większość życia, no to też te choroby psychiczne stają się coraz większym utrapieniem dla ludzi, jeśli to miało miejsce na przykład w czasach naszych dziadków i tak dalej, prawda? Kolejnym takim schorzeniem jest choćby choroba Antona, o której wam także wspominałem, która jest bardzo dziwaczna, bo na skutek przekarykaturyzowanej, zmienionej stylistyki pracy naszego mózgu, osoba totalnie niewidoma, która w ogóle nie ma żadnego wzroku, nic nie widzi. Ciemność po prostu. Widzę ciemność, mówiąc filmowo. Potrafi widzieć, potrafi uzyskać wzrok i jest na tyle święcie przekonana, że widzi, ona widzi cały świat wokół siebie, normalnie, i jest na tyle święcie przekonana, że widzi, ona jest pewna tego, że nawet w momencie, kiedy lekarze jej udowadniają, że jest inaczej, zapewniają ją, że to nie jest prawda, to taka osoba potrafi nie wierzyć, tak jest mocno zapętlona wokół swoich wizji. Dlaczego? Na skutek nieprawidłowego przekazywania impulsów neuroprzekaźnikami w naszym mózgu, po prostu te obrazy są kreowane. Normalnie tak, jakbyśmy widzieli, jakbyśmy byli stuprocentowo zdrowym człowiekiem. Oczywiście te obrazy są kreowane poprzez podświadome podejrzewanie naszego umysłu, jak to otoczenie wygląda tak naprawdę. To też nie zawsze się idealnie sprawdza, więc osoba, która teoretycznie widzi świat, potrafi się zderzyć ze ścianą, której tak naprawdę nie ma. No ale mimo wszystko te wizje potrafią być całkiem realne i całkiem słuszne i prawidłowe, dlatego też naukowcy starają się to rozgryźć. Dlaczego organizm ludzki, który ma uszkodzone oczy, i człowiek, który nie widzi, i mamy potwierdzenie na to, że nie widzi, bo pokazujemy mu na przykład na planszy jakieś tam obrazki i on nie jest w stanie powiedzieć, jakie tam są obrazki na tej planszy, nie? Ale z drugiej strony ten sam człowiek, który utracił wzrok, potrafi widzieć na tyle realną wizję świata, kreowaną przez swój mózg, że najczęściej potrafi się nie zderzać z żadnymi przedmiotami. Normalnie sobie chodzi, funkcjonuje. To jest fascynujące, że z jednej strony no częściowo nasze no te neuroprzekaźniki, receptory nie działają, ale z drugiej strony jakiś ich procent musi jednak działać, skoro jesteśmy w stanie częściowo wizję tego świata w sobie wykreować, nie? To jest fascynujące nie tylko ze względu na to, że to potrafi zaciekawić człowieka, ale także ze względu na to, że badania, które byśmy prowadzili w tym zakresie, które umożliwiłyby nam wyodrębnienie tych neuroprzekaźników, które odpowiadają za przetwarzanie naszego wzroku, który podaje te informacje z naszych oczu do mózgu, gdybyśmy to wyodrębnili, to w tym momencie, w dalekosiężnej perspektywie, bylibyśmy w stanie stworzyć maszynę, urządzenie, być może na kształt okularów, które zakłada osoba niewidząca, a następnie to urządzenie przekazuje zakodowaną informację do naszego mózgu, właśnie do tych konkretnych neuroprzekaźników, które odbierają wzrok, odbierają obraz, te informacje w taki sposób, że osoba zacznie widzieć. Bylibyśmy w stanie, mówiąc łopatologicznie, bylibyśmy w stanie stworzyć okulary dla niewidomych, które zapewnią normalne widzenie. Tak jak w dzisiejszych czasach, nie wiem czy o tym słyszeliście, ale w dzisiejszych czasach na przykład cywilizacja ludzka poczyniła coś takiego jak okulary dla osób, które cierpią na... Boże, jak to się nazywa? Uciekło mi słówko. No nie widzą kolorów, nie? Daltonistów, właśnie. Dla daltonistów. I normalnie, po założeniu tych okularów, daltonista, który przez całe życie widział rzeczy czarno-białe, widzi normalnie kolory. Niesłychane, nie? Takie rzeczy już w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie uzyskać. Natomiast
pracujemy nad, naprawdę pracujemy nad okularami dla niewidomych. Oczywiście te badania są jeszcze w powijakach, no nie wiadomo kiedy uda się dokonać potężnego przeskoku rozwojowego w tym zakresie i opracować taki właśnie wynalazek. Między innymi korporacje technologiczne Ilona Maska pracują nad tym, żeby tym podobne okulary wykreować. Natomiast obecnie naukowcy są zdania, że w najmniejszym, no w najbardziej pozytywnym scenariuszu, w najmniejszym przypadku to prawdopodobnie ze 20 lat nam jeszcze zajmie, zanim takie okulary poczynimy. Natomiast w najgorszym scenariuszu powinniśmy taki wynalazek opracować w nadchodzących 100 latach. Więc no niesłychane rzeczy na świecie się dzieją, naprawdę. Cywilizacja ludzka się tak dynamicznie potrafi rozwijać, że rzeczy, które byśmy potraktowali jako klasyczne science fiction jeszcze kilka lat temu, dzisiaj potrafią być czymś jak najbardziej zachodzącym, prawdziwym, normalnym, niesłychany, po prostu niesłychany, odbiera to mowę, ale tak w istocie jest. Dobra, zapisałem sobie, tutaj się z Wami pożegnam, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, na razie ode mnie to tyle, jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o patronajcie, a kocur niech nie zapomina o dupożelu i z tą inicjatywą się właśnie z Wami pożegnam. Hej ludziska, cześć!